znajdujemy się na Ospro w Warszawie. Akurat odbywają się tutaj zawody Ninja Series. Porozmawiamy sobie z organizatorem oraz zobaczymy, jak uczestnicy radzą sobie na wyzwaniu. Siemanko, Adi. No, siemano, siemano. Znajdujemy się dzisiaj na Ospro w Warszawie, moim zdaniem najlepszej miejscówce z takim wyposażeniem w Warszawie. No i chyba w Polsce, nie ma takiego drugiego miejsca w Polsce. Powiedz, jak to jest być pomysłodawcą i założycielem takiego centrum z takim zapleczem? Przede wszystkim to nie jest taka łatwa sprawa, nie? Bo to jest proces generalnie. Budowanie tego obiektu tak naprawdę trwa cały czas. Zaczęło się już w zasadzie 3 lata temu. Tak, w zasadzie z roku na rok tak naprawdę coraz większa inwestycja, coraz więcej tak jakby wkładamy, tak jakby siana, tak naprawdę w nowe drążki, w stal, w jakieś remonty, jakieś inne rzeczy i tak naprawdę budowa Ospro tak naprawdę nieustannie trwa ponad już 3 lata. Jeszcze chwilę to zajmie, bo jeszcze nie jest skończone, jeszcze mamy parę niespodzianek tak naprawdę do zaoferowania, ale no jeszcze trzeba chwilkę poczekać, wiadomo. Fundusze tylko i wyłącznie ograniczają, bo tak to jakby one nie ograniczały, to już w ogóle... No tak, to wiadomo. To już byśmy byli w kosmosie, no nie? A powiedz mi taką rzecz, bo ja z tego co widzę, z roku na rok zawody, które organizuję, jeszcze Ninja Series, stają się coraz bardziej takimi zawodami, no tak jak gdzieś tam widzimy za oceanem, gdzieś tam w Stanach. I z tego co się orientuję, wy macie też afiliację chyba NNL-u, tak? Zgadza się, mamy współpracę z National Ninja League, ale to jest taka trochę inna współpraca, dlatego że Ninja Series jest cyklem imprez tak jakby unikatowych, tak jakby staramy się nie obserwować w zasadzie żadnego organizatora na świecie, tylko nowe swoje zasady tak jak staramy się wprowadzać, tak jakby wizjonerskie troszeczkę, tak? Generalnie rozmawiamy z polską sceną, jak oni to widzą i tak dalej, mamy swoje tak jakby wyobrażenie, tak jak to powinno wyglądać i staramy się wdrożyć swoje zasady. Celowo Ninja Series to będzie gra przygodowa real w świecie tak naprawdę. Mm. Czyli troszeczkę gaming przełożymy do prawdziwego świata. Jesteś taki troszeczkę wizjonerem ninja, można powiedzieć. No, dużo grałem w gry tak naprawdę w swoim życiu. Grałem w różne platformówki, a ninja tak naprawdę to jeszcze od Sasuke od małego tak naprawdę. Później dopiero Ninja Warrior. To już od zajawka tak naprawdę miałem od małego. No i to American Ninja Warrior, jak się ogląda, wiesz, na te YouTube, te zajawki i tak dalej, no to sztos tak naprawdę to ten. I od tego się to wzięło, nie? Całe życie tak naprawdę uważam, że mnie przygotowało pod to, co teraz robię, nie? Bo trenowałem spinaczkę, akrobatykę, piłkę nożną, tak? Więc to jest taka właśnie sprawność ku temu. A zawsze miałem zajawę, wiesz, za mało lata, drzewa, wszystkie trzepaki, to najwyższe ten... Powiedz mi jeszcze taką rzecz, a propos tego NNL-u, no bo przez to, że ty jakby wszedłeś z nimi w współpracę, to też na scenie polskiej ninja NNL stał się takim jakby rozpoznawalną marką. Między innymi, po części tak, no. Ale w Stanach organizatorów, oprócz NNL-u, to tam jest chyba z 10. Jest bardzo dużo różnych organizatorów imprez takich ninjowych, każdy ma swoją formułę. Tak. Czemu akurat NNL, a nie na przykład inna organizacja? Zależało mi na tym, żeby podjąć współpracę z organizacją, która zrzesza najlepszych zawodników na świecie. Mhm. I najlepsi zawodnicy na świecie przyjeżdżają na te zawody, bo docelowo Ninja Series celuje w to, żeby ściągnąć najlepszych zawodników w kraju, ale również z Europy. Mhm. Celujemy w to, żeby Ninja Series stało się ligą europejską na bardzo wysokim poziomie, żeby cała Europa zjeżdżała na te zawody. Zauważyliśmy od 3 lat tendencję, że osoby, które regularnie z nami ćwiczą i regularnie tutaj przychodzą, zaczynają osiągnąć wyniki naprawdę dużo większe. I to nie jest teraz nie mówię o Ospro Ninja Team, o tych najlepszych zawodnikach. Największy progres zauważyliśmy u dzieciaków. Jak ruszyliśmy z Akademią, tak naprawdę Ninja Academy, Ospro Ninja Academy, tak? Którą serdecznie zapraszamy ludzi z okolic Warszawy. Jasne. Ruszyliśmy z tą Akademią, minął rok, to były dzieciaki, które już coś potrafiły, ale to nie był top. I nagle się okazuje, że tu pudło,
pudło i zaczynamy dominować. Również na zawodach dziecięcych. To nie jest generalnie przypadek. Już teraz w tym momencie wiem, że to nie jest przypadek. To jest po prostu program szkoleniowy. To są dobrzy trenerzy, bo to też to nie jest tak, że ja też tu prowadzę zajęcia, tak, ale generalnie jest dużo innych trenerów, bardzo dobrych też między innymi i zazębiamy się, tak? To jest bardzo ważne tak naprawdę w tworzeniu takich projektów. Nie możecie być sami. Musicie znaleźć grupę ludzi, którzy mają podobne myślenie do was, tak naprawdę zebrać ich do kupy, dogadać się i ciśniemy dalej, tak? Jak oceniasz całą serię i ten poszczególny tor dzisiaj? Powiem tak, ten tor jest dosyć krótki, dynamiczny i całkiem szybki, jeżeli ktoś się potrafi na tych przeszkodach rozpędzić. Ale jeżeli chodzi o poziom przeszkód, czyli trudność, no to jest taka bardziej kompresja. Mhm. Te przeszkody są bardziej wymagające na krótkim obszarze. Ninja Series wzoruje się bardziej na lidze NNL, czyli niekoniecznie wielce zorganizowanym show, ale zajebiście trudny poziom przeszkód. Mhm. Jest on właśnie, tak jak mówiłem, troszeczkę bardziej skompresowany. A z kolei Ninja Run bazuje na takim widowisku, takim jak jest Wolfpack Ninja. Jest taki tor, nie przekojarzysz, albo ten rosyjski tor mistrzostw świata, który był, na którym wygrał Anton Fonenko. Mm-hmm. Arena of Heroes, coś takiego, mm-hmm. nie wiem, czy dobrze mówię. To bardziej bazuje Ninja Run na takich imprezach. Także to są dwie inne imprezy. Ninja Run osobiście uważam, że jest troszeczkę łatwiejsze technicznie, bardziej dla ludu, ale mniej wybacza błędy, bo masz na przykład dwa podejścia do przeszkody, mm-hmm. tu masz trzy życia, także też jest troszeczkę inna formuła, ale Ninja Series trudniejsze, Ninja Run łatwiejsze, Ninja Run większe widowisko, Ninja Series no bardziej pod zawody NNL, to mistrzostwa świata. Słuchajcie, jestem po swojej próbie, jest naprawdę nieźle. Gdybym startował, to myślę, że udałoby mi się pokonać cały tor. Jest faktycznie ciężko technicznie do zrobienia, ale nie jest niemożliwe. Jest to jak najbardziej osiągalne dla wytrenowanego zawodnika. No ale co tu mogę powiedzieć o imprezie? No słuchajcie, niesamowita impreza, atmosfera, wszystko. Zawodnicy. Trzymam kciuki za resztę, która będzie startowała jutro. No muszę powiedzieć, że Adi się naprawdę postarał. To jest top of the top imprez organizowanych w Polsce, jeśli chodzi o tematykę ninja. Przyjechałem tutaj dzisiaj i robi to mega wrażenie. Poziom dalej trzyma ta impreza. Jest to zawody na szybkość. Są to zawody na szybkość. No i co? No i dobre czasy na razie kręcą, także zobaczymy jak dalej. Poza tym, że nie ma pięciu torów, na których się odbywa wszystko jednocześnie, bo nie ma tylu startujących, to no naprawdę może się równać to z NNL w Stanach. Jestem mega ciekaw, co przygotuje nam Adrian na tory półfinałowe i na finałowe. Na pewno będzie szybciej i trudniej, więc doda to dużo widowiskowości. A tak, no to pięknie. Pogoda, przeszkody, najlepszy komentator, relacja live na światowym poziomie. Czego chcieć więcej? Generalnie przeszkody, organizacja, w ogóle cała ekipa, to wiadomo, że zawsze 10 na 10. A jeżeli chodzi o to, jak tor mnie zweryfikował, no to tutaj jest niedosyt. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o stopień trudności, to w Ninja Runie więcej można było gdzieś tam przekłamać, wydobyć swoją gdzieś tam, nie wiem, umiejętnością, świadomością ciała, a tu są bardzo techniczne te przeszkody. Jeżeli wiesz, nie ogarniesz tego, jak to złapać, żeby z tego nie spaść, no to ciężko jest do przeskoczenia to po prostu. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo technicznie i tutaj nie ma żadnych ułatwień dla dziewczyn. Także na równi. Oj tak, tak, tyle o to walczyłyśmy, także mamy za swoje, nie? Zaskoczyło nas to, że dziewczyny lecą na identycznych warunkach jak faceci, dosłownie. Ani nie ma ułatwień, nie ma limitu czasowego zwiększonego. Równo. Czyli jak skopiemy im tyłek, to już nie podskoczą nam, że coś tam miałyśmy zmieniane, więc są plusy tej sytuacji. No i dużo kobiet wchodzi do półfinału, także mam nadzieję, że się zobaczymy w półfinałach. Jak oceniasz mój przyjazd do was? No, zaskoczenie, ewidentnie tak. Siedzę sobie, książkę czytam, gdzieś tam przeglądam, a tutaj Silveretto Grzesiek Niecko wbija z kamerą i pyta się, czy wywiad mu zrobię, nie? To jest zaskoczenie, fajnie, że jest. Dobra, a jeszcze mi powiedz pokrótce, jak oceniasz moją wizytę u ciebie w Zielonej?
Bardzo dobrze, jak zawsze. Polataliśmy, świetne rzeczy. Łapki po prostu bolały mnie 3 dni. Czułem takie, że nie mogłem nic złapać. Po prostu nawet zacisnąć dłoni. No ale to dobrze. No i jeżeli jesteś osobą, która chce się spróbować w Ninja Warrior Polska, no to takie zawody jak te dzisiaj, czy jak Ninja Run, to są idealne zawody na sprawdzenie się, czy masz w ogóle szansę w programie. Także jeżeli nie startowałeś, wystartuj, sprawdź się, zapisz. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku.